Erasmus Plus to... Erasmus Plus to procentująca inwestycja w siebie. To nauka, także nauka siebie, edukacja, podróże, cudowni ludzie, ale też wiele otwartych drzwi już po wymianie. Nauka za granicą z Erasmusem Plus. Największe zalety i wady. Niewątpliwą zaletą jest nauka nowego języka, też inne, czasem lepsze spojrzenie na studia, na edukację. Niewątpliwą zaś wadą jest finansowanie, ciągle te kwestie finansowania. Kiedy ja wyjeżdżałam na Erasmusa, mój grant, który otrzymałam przed wyjazdem, był niewystarczający. Na przestrzeni lat wysokość grantów znacząco się podniosła, ale mimo wszystko ciągle przelicznik złoty na euro nie wypada korzystnie. W jakim kraju byłaś na Erasmus Plus i co cię tam zaskoczyło? Na Erasmusie byłam w Hiszpanii. Spędziłam cudowne pół roku w Las Palmas na Gran Canaria studiując architekturę. Co mnie zaskoczyło? Przede wszystkim stosunek na linii wykładowca-student, który jest bardziej luźny, bardziej spontaniczny niż ten tutaj w Polsce. Z takich pozauczelnianych kwestii zaskoczyła mnie pogoda, czy może podejście lokalsów do pogody. My jadąc z Polski, z ostrej zimy tutaj, byliśmy przygotowani na ciepłą pogodę, bo średnia temperatura roczna na Gran Canaria wynosi około 20 stopni, więc ubrani w krótkie spodenki, w krótkie koszulki, a tam lokalsi ubrani w ciepłe kurtki, kozaki. Co dał ci Erasmus Plus? Erasmus Plus podczas samej wymiany dał mi niesamowite znajomości, też mnóstwo nauki, innego spojrzenia na przedmiot moich studiów, ale Erasmus Plus to także czas po samej wymianie, który otworzył mi tak naprawdę wiele drzwi. Ja po Erasmusie dołączyłam do studenckiej organizacji Erasmus Student Network i to moje dołączenie do organizacji było konsekwencją wyjazdu na Erasmusa i to był dobry przedsmak mojej przyszłej pracy zawodowej, mimo że praca zawodowa związana jest z architekturą, ale do dziś wykorzystuję umiejętności podejścia do klienta, asertywności, też kreatywności. Jak namówisz innych do udziału w programie Erasmus Plus? Oprócz tego, że sam Erasmus tam na miejscu jest niesamowitą przygodą, możliwością poznania wielu ludzi, nauki samej w sobie, to także wiele umiejętności, które przydają się później po wymianie w życiu zawodowym. Osoby, które wyjeżdżały, które były na wymianie, to często ludzie otwarci, umiejący i potrafiący, chcący pracować z innymi ludźmi, umiejący się dostosowywać do sytuacji. Także niewątpliwie oprócz samej bytności na Erasmusie, to także otwarte drzwi, wiele otwartych drzwi już po wymianie.